Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dzisiaj czarna infografika dotycząca CSI, czyli Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI Corporate Security Intelligence. Ale na początku muszę powiedzieć, że ja nie wiem, co się dzieje w te wakacje. Ponownie mamy przepiękny, słoneczny poranek. Pogoda po prostu, uwaga, ładne słowo, często nadużywane, poraża. Jest cudownie. Cudownie to się na pewno musi skończyć plażą. To znaczy normalnie nie mógłbym, ale ponieważ są wakacje, no to trzeba będzie z dziećmi wyjść, bo dzieci lubią wodę, piasek i budowę wszelkich budowli z piasku, zamków i tym podobnych. Mam nadzieję, że u Ciebie jest podobnie, radośnie i słonecznie. Jeśli zaś chodzi o czarną infografikę CSI, z którą mamy do czynienia dzisiaj, no to chciałbym Ci powiedzieć, że dziś opowiem Ci o stosowaniu metody, ale mnie wierci w nosie coś, o stosowaniu metody naukowej w koncepcji CSI. Co to znaczy? Ja nie będę zagłębiał się w poszczególne koncepcje, które wyjaśniają, czym nauka jest, podejścia, lecz powiem Ci o kilku, dosłownie o kilku założeniach takich podstawowych, których się w nauce nie udowadnia, tylko przyjmuje za naukowe właśnie, no i tyle. Podstawowe założenie jest takie. I zaraz zobaczysz, jakie to ma przełożenie na koncepcję CSI, jak wielkie przełożenie. Podstawowe założenie jest takie, że istnieje rozpoznawalna regularność i porządek w świecie rzeczywistym. To oznacza tak po prostu, że każda zmiana ma własny schemat i tą zmianę możemy zrozumieć. To jest założenie. Założenie podstawowe całej, absolutnie całej nauki. I jest jeszcze 5 innych założeń. To są takie założenia, i to pierwsze, które powiedziałem, i te 5, to są podstawy epistemologii, czyli nauki o nauce właśnie, no właśnie nauki o podstawach nauki. Tak, cała taka baza. No więc przyjmujemy kolejne 5, muszę policzyć, sorry, tak, 5 jeszcze. Pierwszy, to jest właśnie to, że istnieje pewna regularność, my jesteśmy w stanie zrozumieć zmianę, schematy, jesteśmy w stanie to zobaczyć i zrozumieć, zaobserwować dokładnie i zrozumieć. Kolejny taki aksjomat, czyli wartość no, nie podlegająca w ogóle podważaniu, to to, że natura jest poznawalna. No, jeżeli zakładamy, że każda zmiana ma własny schemat, że możemy ją zrozumieć, no to natura jest poznawalna. Poznawalność jest cechą tego, wpisana ambiwalentnie, ładne słowo, nie? Kolejne, to będzie już trzecie. Wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny. Wiem, że narażam się wszelkim wyznawcom teorii spiskowych. No ale cóż, przykro mi. Wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny. Czwarte założenie, podstaw. Mamy czwarte, piąte, szóste jeszcze. Czwarte. Nic, ale to absolutnie nic nie jest dowiedzione samo w sobie. Oznacza to, że prawdziwość wiedzy naukowej musi zostać dowiedziona obiektywnie, nie subiektywnie, nie poprzez moje przemyślenia, nie, ma zostać udowodniona na podstawie obiektywnych przesłanek, obiektywnych dowodów. Piąte założenie, wiedza wyprowadzana jest z nabywanego doświadczenia. I to się wiąże z szóstym, ostatnim takim podstawowym założeniem, że wiedza przewyższa niewiedzę, wiedza przewyższa ignorancję. Innymi słowy, wiedza naukowa zagraża utartym sposobom postępowania i ludzkiemu spokojowi. Narusza status quo. To jest podstawą nauki. Naruszamy status quo. Zmieniamy, łamiemy paradygmaty. Na tym tak naprawdę polega nauka. Ale jak już mówiłem, są ludzie, którzy uwielbiają porządek i ład. I są ludzie, którzy uwielbiają chaos. No i powiem wam, że powiem tobie, że w naukach społecznych ja wywodzę się jednak z politologii, jeśli chodzi o doktryny społeczne, polityczne, to od samego początku jest walka pomiędzy porządkiem a chaosem. Porządkiem, chaosem. Nie będę tego rozwijał, ale wiem, że zahaczam o jakieś filozoficzne w tej chwili tematy, natomiast no
na tym to polega. Nauka narusza i ma naruszać status quo, ponieważ ma się rozwijać i ma odkrywać prawa tego świata, wszechświata, jak chcesz. I stąd też my stosujemy w CSI również, nie tylko w samym CSI, ale chociażby w tym małym, znaczy małym, jednym module, tak, jakim jest wywiad w biznesie, czy w innym, jakim jest analityka w biznesie, inteligencja analityczna, stosujemy naukowe wyjaśnianie, naukowe przewidywanie i naukowe rozumienie. To są podstawy. I teraz wiedza naukowa, a także nasza wiedza CSI oparta jest wobec tego na wnioskowaniu i na doświadczeniu, na obserwacji, tak? Na obserwacji, na zbieraniu danych. I te kryteria znajdują swoje odzwierciedlenie w czymś takim jak proces badawczy. Na ten proces badawczy składa się tak naprawdę 7 etapów. I one są ci znane. One są ci znane, zaraz zobaczysz. Te etapy to tak. Problem, hipoteza, plan badawczy, pomiar, zbieranie danych, analiza i uogólnianie, czyli generalizowanie. I cechą charakterystyczną tego projektu badawczego, tego procesu badawczego jest jego cykliczna natura. To jest cykl. Cykl, ale oczywiście, jak kiedyś tłumaczyłem, ten cykl idzie do góry, ponieważ nie wracamy do tego samego miejsca. Nasza wiedza jest już większa. Ten cykl ciągle idzie do góry. I ta owa cykliczność znajduje zastosowanie w działaniach opartych na pracy wywiadowczej, czyli intelligence-based approach. Z tym mamy do czynienia właśnie w koncepcji CSI. Ja teraz wrócę jeszcze może do tego procesu badawczego. Te wszystkie 7 etapów, one wszystkie, ale to absolutnie wszystkie, składają się na budowanie teorii. Jak sobie tak zobaczysz teraz właśnie z punktu widzenia CSI i te 7 etapów byś zastosował, to te 7 etapów, 7 elementów może bardziej, tak, ale one są cykliczne, więc mówimy o etapach. One składają się, tak jak w nauce, one składają się na teorię naukową. To w przypadku wywiadu w biznesie, analityki w biznesie, w przypadku CSI, one składają się na rozpoznanie wywiadowcze. Z naszego punktu widzenia rozpoznanie wywiadowcze i cały czas je powiększamy, poprawiamy, powiększamy, uzupełniamy taką sprężynką do góry. Ta sprężynka się nie zwęża, tylko cały czas w nieskończoność idzie, bo cykle są nieskończone. I teraz tak, głównym projektem badawczym w ramach CSI jest proces wywiadowczy. Znany ci proces wywiadowczy, całkowicie oparty na metodzie naukowej. Oj, gorąco, gorąco, jak ja się pocę, to tutaj to jest dzisiaj gorąco. Więc mówimy o cyklu wywiadowczym, o procesie wywiadowczym. On jest oparty na metodzie naukowej w całkowicie w logiczny i spójny sposób i opisuje nam etapy pracy wywiadowczej i analitycznej, a także wykorzystanie tych informacji, najpierw oczywiście danych, ja używam bardzo popularnego słowa informacje, zamiany ich na informacje i także ich dystrybucją, dlatego że ten podstawowy cykl składa się z 4 etapów, tak? Oczywiście możemy je rozbijać i rozbijemy je właśnie na te 7, a nawet na więcej, bo jak istnieje coś takiego, taki realny cykl wywiadowczy, on już zupełnie inaczej wygląda, ale mówimy o tym cyklu takim do zrozumienia, czym jest. Czyli planowanie i kierowanie to jest jeden etap, następny etap to jest zbieranie danych, analiza danych, nie wchodzimy w szczegóły, oraz dystrybucja. Ale są i inne projekty badawcze, czyli wywiadowcze w ramach CSI, z których korzystamy. Na przykład pętla Boyda, tak zwana pętla Ooda. Jest to taki model adaptacyjnego cyklu podejmowania decyzji. Czy też istnieje cykl Deminga, bardzo znany PDCA czy PDSA, ilustrujący zasadę ciągłego ulepszania, ciągłego doskonalenia. Ja już zamieszczałem materiał dotyczący pętli Ooda, czyli pętli Boyda. Przypomnę jedynie, że on obejmuje 4 podstawowe takie obszary przetwarzania danych. Tu chodzi o szybkie podejmowanie decyzji. To jest jeszcze bardzo istotne.
czyli etap obserwacji, czyli gromadzenie danych z otoczenia, orientacji, czyli nakładanie tych danych na aktualny model pojęciowy, decyzję, czyli wybór wariantu działania oraz samodziałanie, czyli realizację jednego z wcześniej wypracowanych scenariuszy. No i mamy również nasze planowanie scenariuszowe. Ono dotyczy i kwestii strategicznych, ale i kwestii taktycznych, a zupełnie i operacyjnych, dlatego że bierzemy pod uwagę różne warianty rozwiązań, co jest już cechą niekonwencjonalnego myślenia i działania, o którym było wczoraj. Także widzisz, to się wszystko ze sobą zazębia. Natomiast jeśli chodzi o cykl Deminga, o nim jeszcze nie mówiłem, ale on występuje w dwóch wersjach, w takiej wersji popularnej, a także on jest związany z Kaizen, właśnie z tą filozofią japońską Kaizen doskonalenia. Ten cykl występuje w dwóch wersjach, podstawowej oraz oryginalnej. Co ciekawe, najpierw została oryginalna, następnie zrobiono wersję tą taką, którą nazywamy podstawową, ale ona okazała się troszkę niekompletna i postanowiono wrócić do wersji oryginalnej. I tak naprawdę wersja oryginalna jest tą, która jest stosowana częściej i jest może nie bardziej skuteczna, ale bardziej dogłębna w wiedzy, którą posiadamy za jej pomocą. Już ci mówię dlaczego. Otóż wersja popularna działania z PDCA składa się z Plan, Do, Check and Act. Stąd to jest akronim tego. Plan, zaplanuj. Do, zrób to. Check, sprawdź. I ostatnie, act. Ale act rozumiany jako popraw. Popraw. I jeśli ten nowy sposób przynosi lepsze rezultaty, ten właśnie, który sprawdziliśmy w ramach cyklu Deminga, to uznawaj go za normę, czyli za obowiązującą procedurę. Zestandaryzuj. Monitoruj jego działanie. Wdróż i monitoruj cały czas jego działanie. To jest wersja podstawowa. Oryginalna, zaraz zobaczysz, że tam niuans, a jednak istotny. Oryginalna, czyli PDSA, czyli plan, do i teraz trzecie, S. Tam było check, a tutaj jest study. Study, czyli zbadaj. Nie tylko sprawdź, zbadaj. Widzisz różnicę? No i ostatnie, act, czyli zaplanuj, plan, zrób, do, zbadaj, study, zbadaj, czyli w stosunku do tej wersji popularnej, chodzi o takie dogłębne, gruntowne przeanalizowanie rezultatów, a następnie zastosuj, act, czyli zestandaryzuj, wdróż, monitoruj, oczywiście pod warunkiem, że dane rozwiązanie jest lepsze. To jest nasz projekt badawczy, byśmy powiedzieli, gdybyśmy zajmowali się nauką, a ponieważ zajmujemy się pracą, szeroko rozumianą pracą wywiadowczą, a konkretnie wywiadu bezpieczeństwa biznesu, to nasze projekty, nasze rozpoznanie wywiadowcze, to są nasze teorie, no też teorie naukowe, te odpowiedniki, no to widzisz, że stosujemy metodę naukową i warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu procesów, czyli procesy to cykle, to są pętle, nazwy stosujemy różne, w sposób logiczny i empiryczny, czyli doświadczalny, testujemy wstępne wnioski i hipotezy, które stawiamy dotyczące, w nauce powiedzielibyśmy, problemu badawczego, a w naszym przypadku problemu, który podlega aktualnemu rozpoznaniu. Oj, w bardzo krótkim czasie udało mi się przemycić taką ilość wiedzy, że to po prostu szok. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Cała koncepcja CSI opiera się na metodzie naukowej, podobnie jak praca służb specjalnych. Opiera się na metodzie naukowej, całkowicie, absolutnie, niepodważalnie. I tyle. Mam nadzieję, że udało mi się unaocznić ci, na czym polega stosowanie tej owej metody badawczej bądź metod badawczych w koncepcji CSI, Corporate Security Intelligence, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. Na dzisiaj z tą wiedzą bym cię zostawił. Życzę ci bardzo, bardzo miłego dnia, słonecznego, radosnego, takiej potężnej dawki pozytywnej energii i na dzisiaj to byłoby na tyle. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!